Jest wtorek, 25 czerwca, to już ostatni w tym roku akademickim radiowy ekspres studencki. Magazyn z życia Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dziś usłyszycie o szkoleniach dla studentów organizowanych przez Uczelniane Biuro Karier, o kończącej się właśnie letniej sesji egzaminacyjnej, a w magazynie rozmowa z Marysią oraz Pawłem, reporterami radiowego ekspresu studenckiego. Słuchajcie do końca. A witają się z Wami Emilia Augustynowicz i Paweł Górka. Zapraszamy. W kampusie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej trwają właśnie szkolenia organizowane przez Uczelniane Biuro Karier. Studenci naszej uczelni mogli zapisać się do udziału w różnego rodzaju kursach, m.in. z montażu i postprodukcji radiowej lub telewizyjnej, czy dodatkowych zajęć z języka angielskiego. Jeden z nich opowiedział nam o swoich wrażeniach. Dzisiaj mieliśmy pierwszy dzień szkolenia z postprodukcji i montażu radiowego, który prowadził ojciec Dariusz. Dzisiaj uczyliśmy się, jak przeprowadzać audycje, w jaki sposób planować, w jaki sposób zbierać informacje i w następnych dniach będziemy przygotowywać taką audycję, będziemy ją nagrywać w grupach, montować i następnie zostanie umieszczona na stronie Sim Radia, żeby była dostępna publicznie. O możliwościach i zaletach wypływających z takich kursów opowiedział nam krótko koordynator projektu Marcin Lubnał. Szkolenia realizowane w ramach projektu są szkoleniami certyfikowanymi, pozwalają studentom zdobyć cenne certyfikaty uznawane na rynku. Szkolenia są przydatne do rozwoju osobistego, przewidziano m.in. szkolenie z montażu produkcji filmowej, radiowej, także są bardzo praktyczne i przydatne dla naszych studentów. Jak usłyszeliśmy, szkolenia tego rodzaju mogą mieć znaczący wpływ na rozwój studentów. Jest to dla nich interesujący sposób na przygotowanie się do wkroczenia na ścieżkę zawodową. Mamy nadzieję, że nasi studenci podczas ich przebiegu zdobyli mnóstwo wiedzy i potrzebnego doświadczenia. Mijają właśnie ostatnie dni letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2018-2019. Bez wątpienia był to wymagający czas dla każdego studenta. Tony notatek, mnóstwo czasu spędzonego nad nimi, godziny nerwów i stresu. To wszystko już za nami. Jak nasi studenci poradzili sobie z trudami sesji egzaminacyjnej? Posłuchajmy. Była to już moja szósta sesja z kolei i można powiedzieć, że podszedłem do niej tak naprawdę bez większego stresu. Jedynie lekki stres odczuwałem przed jednym egzaminem, dlatego że w związku z udziałem w praktykach pilotażowych niestety nie mogą uczęszczać na zajęcia i musieliśmy bazować na bardzo obszernych notatkach, które otrzymaliśmy od wykładowcy. Natomiast powiedziałbym, że sesja to jest taki czas, który porządkowo wydaje się być strasznie trudny i wymagający, natomiast w rzeczywistości okazuje się być niczym więcej jak po prostu pracą klasową, która wymaga najzwyczajniej w świecie po prostu większej ilości punktów do zdobycia, aby egzamin po prostu zaliczyć. Tegoroczna sesja była moją ostatnią sesją, z racji, że już kończę studia. Jestem na trzecim roku studiów licencjackich kierunku dziennikarstwa i komunikacji społecznej. W porównaniu do moich poprzednich sesji myślę, że ta była najłatwiejsza. Nie tylko ze względu na ilość przedmiotów, a również na doświadczenia, jakie zebrałem w ciągu tych 3 lat nauki. No oczywiście pierwsza była najgorsza, gdyż nowe środowisko, nowy system nauczania, zupełnie coś innego w porównaniu do liceum, gdzie nauczyciele pomagali, tak, a tutaj na studiach są sami ludzie dorośli i musimy się sami zatroszczyć o to, żeby wszystkie sprawy poogarniać. Nadszedł długo wyczekiwany czas wakacji. Zarówno studentom, jak i wykładowcom należy się zasłużony odpoczynek. Wszystkim słuchaczom, którzy aktualnie przebywają na wakacjach lub rozpoczynają je w ciągu najbliższych dni, życzymy udanego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku. Czas na magazyn, który tym razem przygotowała dla Was Zuzanna Gawrońska. Z tej strony Zuzanna Gawrońska, a to ostatni magazyn w tym roku akademickim. Moimi gośćmi są Marysia Sasiela i Paweł Błoch, którzy są tu dzisiaj jako przedstawiciele naszej kilkunastoosobowej ekipy radiowego ekspresu studenckiego. Witajcie. Witam serdecznie. Również witam. Na początku chciałabym, żebyście zdradzili naszym słuchaczom, jak od kuchni wygląda przygotowanie audycji. Co należało do Waszych obowiązków? Bycie członkiem radiowego ekspresu studenckiego polega na
pytania różnych albo studentów, albo prelegentów, albo władz naszej uczelni o wypowiedzenie się w danej kwestii danego wydarzenia, a następnie zmontowanie i przekazanie dalej tego dźwięku. My pracowaliśmy jako reporterzy. Chyba najważniejszą rzeczą to posłuszeństwo, ponieważ musimy czekać na informacje na grupie facebookowej od naszych wydawców, kiedy co mamy zrobić, do kiedy, na jaki temat. Jest to taki element zawsze zaskoczenia, kto co dostanie, czy w danym wydaniu ktoś ma jakieś zadanie. Tematy są rozmaite, czy to są rekolekcje, czy zawody sportowe, musimy wyłapać kogoś, przeprowadzić rozmowę. Potem to zmontować. Ja pamiętam, że po raz pierwszy, kiedy miałem zadanie do montażu, trochę się nad tym pociłem, męczyłem. Parę godzin zajął mi montaż pierwszego dźwięku, ale potem z biegiem czasu każdy następny był łatwiejszy. Ekstra. Właśnie już wspomniałeś o wydawcach. Chciałam was zapytać w kolejnym pytaniu, jak wam się układała współpraca i z wydawcami, i z opiekunem RES-a, ojcem Dariuszem Drążkiem, ale to musicie szczerze odpowiedzieć. Jeśli chodzi o wydawców, to naprawdę są przecudowni, zawsze służyli pomocą, jeśli chodzi o dyktafon, czy o jakąś radę, jeśli chodzi o montaż, czy żeby znaleźć jakąś osobę. Zgodzę się z Marysią. W moim przypadku ta współpraca również wyglądała dość dobrze, zwłaszcza na początku bardzo męczyłem swoich wydawców pytaniami, ponieważ byłem nowy, nie wiedziałem, z czym to się je, jak to się robi, więc spamowałem strasznie pytaniami do swoich wydawców na Facebooku czy tam na korytarzach. Męczyłem ich niemiłosiernie, ale zawsze ze spokojem, opanowaniem dostawałem odpowiedzi na wszystkie moje pytania, jakieś tam wątpliwości, i zawsze mogłem liczyć na ich pomoc. To bardzo cieszę, że w takich superlatywach się wypowiadacie o tej współpracy. A powiedzcie, co uważacie za najcenniejsze doświadczenie zdobyte w tym roku? Zapisując się na Radiowy Ekspres Studencki, nie miałam w ogóle pojęcia na temat montażu i to jest chyba takie główne moje doświadczenie, jakie zdobyłam, że teraz potrafię i zainstalować sama Audacity i skleić dźwięki albo wyciąć coś, i to jest na pewno takie też uczące i bardzo się cieszę w sumie. Jeśli chodzi o taką też inną kwestię, to zauważyłam, że też się stałam bardziej otwarta, jeśli chodzi o ludzi, że jeśli potrzebowałam jakiegoś dźwięku, głosu, to była moja konieczność, żeby znaleźć jakąś osobę, która by mi się wypowiedziała, i na pewno to dużo też mi dało, taką otwartość na ludzi. Więc w sumie wydaje mi się, że te dwie kwestie, że jeśli chodzi o kwestię praktyczną, to montaż, a taką bardziej moją wewnętrzny rozwój, to że stałam się bardziej otwarta. Wydaje mi się, że rzecz, która mi się najbardziej podobała w pracy w tym roku akademickim w RES-ie, są briefingi, kiedy mogliśmy siedzieć, zadawać pytanie członkom rządu, ministrom, czy tam znanym, możnym w naszym państwie, osobom, które były gośćmi, kiedy mogliśmy stać 1,5 metra od jakiejś znanej persony, mogliśmy zadać tej osobie pytanie, podyskutować, dostać pochwalonym, obcować właśnie z takimi znanymi ludźmi, i myślę, że to bardzo nas rozwija jako dziennikarzy, pokazanie tak pracy właśnie przy konferencji prasowej. To jest takie jeden z najważniejszych elementów rzemiosła dziennikarskiego i to mnie wiele nauczyło. No właśnie, staramy się robić wszystko jak najbardziej profesjonalnie, ale mimo wszystko jesteśmy cały czas amatorami i takie obcowanie z osobami ze świata, że tak powiem, jest na pewno bardzo trudne na początku i na pewno wszystkim zdarzają się wpadki. Może kojarzycie jakąś najśmieszniejszą historię, która wam się przydarzyła? Mam jedną historię związaną z takim, może bardziej nie, że śmieszna, ale w niej wypał z mojej strony, to kiedy w naszej uczelni zorganizowane zostało forum polonijne, udało mi się porozmawiać z prelegentką z Białorusi i okazało się, że ta wypowiedź nie została po prostu nagrana, i później szukałam tej pani ponownie, żeby znowu
znowu prosiłam, że czy mogłabym się pani wypowiedzieć i znowu coś tam cały czas nie wychodziło i też troszkę bariera językowa i troszkę problemy ze sprzętem i to nie było śmieszne, ale też tak z takiej innej strony zobaczyłam, że res nie zawsze wychodzi tak wszystko kolorowo, tylko są też takie wpadki. I świat się nie zawalił, ale na pewno to też mnie nauczyło, żeby sprawdzić sprzęt zanim poproszę o wypowiedź. Nie mam chyba żadnej wpadki większej, którą mógłbym się pochwalić, ale opowiem o moim pierwszym nagraniu do RES-a, kiedy to miałem rozmawiać z kolegą, studentem, który organizował MMA u nas na siłowni. Dowiedziałem się po bojach, kim on jest, po czym się już ugadałem i tak dalej, żeby przeprowadzić z nim rozmowę, po czym się okazało, że pojechał on do domu. I nie miałem takiej możliwości, więc pytam się od razu wydawcy, co mam robić w takiej chwili. No to dowiedziałem się, że mam złapać pana magistra Śliwińskiego z siłowni, który się zajmuje i z nim przeprowadzić tę rozmowę. Straszliwie się stresowałem, myślałem 25 minut nad pytaniami, chodziłem po pokoju, powtarzałem sobie, żeby wszystko było z głowy i tak dalej. Dumny przeprowadziłem tę rozmowę, stresowałem się straszliwie. Miałem 6 minut chyba nagrania, idę do mojego wydawcy taki szczęśliwy, no mam 5-6 minut nagrania, super, ekstra, no to super, to ma być 40 sekund. No właśnie, bo jest ta różnica między wywiadem, między magazynem, a tymi setkami, które dajemy tak jak w każdym serwisie informacyjnym i to chyba dla każdego na początku jest wielkie zdziwienie. No to cieszę się, że nie mieliście jakichś większych wpadek, większych problemów. Na koniec kilka słów podsumowania, czy warto było angażować się w realizację radiowego ekspresu studenckiego? Oczywiście, że tak. Uważam, że osoby, które pracowały w RES-ie, miały potem trochę łatwiej w drugim semestrze na zajęciach z ojcem Dariuszem. Nie mówię tutaj o jakichś znajomościach, rzecz jasna. I my już mieliśmy doświadczenie, jeżeli chodzi o montaż, te sprawy techniczne. Byliśmy o krok do przodu niż nasi znajomi, którzy się nie angażowali w RES-a. Zgodzę się z Pawełkiem. Na pewno RES to było super doświadczenie i polecam każdemu. Dziękuję Wam bardzo za tę rozmowę i dziękuję za współpracę przez cały rok akademicki. A my słyszymy się już w październiku. O tym, jakie wydarzenia odbędą się w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej podczas wakacji, opowie Dominika Sobiech. Jak co roku zapraszamy na wakacyjne warsztaty w terminie 23-25 sierpnia, a dla grupy muzycznej 22-25 sierpnia. Zapisy pod numerem telefonu 56 610 71 34. Powtarzam, 56 610 71 34 lub mailowo warsztaty@wskasim.edu.pl. Życzymy wszystkim bezpiecznych i szczęśliwych wakacji, a tych, którzy planują od nowego roku podjąć studia, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jest jeszcze kilka miesięcy na podjęcie decyzji. Więcej informacji na stronie wskasim.edu.pl. Dziękujemy, Dominiko. To już koniec ostatniego wydania radiowego Ekspresu Studenckiego w tym roku akademickim. Wszystkim dotychczasowym słuchaczom dziękujemy za to, że byliście z nami i jednocześnie liczymy na to, że od października tego roku będzie Was jeszcze więcej. Niezmiennie zapraszamy Was do odwiedzania naszych profili społecznościowych na Facebooku, Instagramie i Twitterze. A także do śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej www.wskasim.edu.pl. Do usłyszenia w październiku. Żegnają się z Wami Emilia Augustynowicz i Paweł Górka.